Siemka, z tej strony Prostout, a to jest ostatni odcinek z Inner Chains. Jak sami pamiętacie, mieliśmy jakiegoś dziwnego iluzjonistę, z którym walczyłem jakoś tak pierwszy raz, albo może i drugi. Kuźwa, pies! No, shotgunik też się przydaje na te psiory głupie. O! Pierdoliło go. No cóż, przykro mi. No. Ej, what? O, pan przepowiednia. Dobra, tam zaraz mamy regenerację, to wiecie. Mamy tablicę, ale ta już jest odkryta, no. Sorry, hentaju, ale nie przydałeś się. No niestety. Nie każdy może być użyteczny. Wow, mi życie zjadło. Serio. Dobra. Mordo, nie załamuj się. Jakim cudem shotgun nie trafił? Nie wiem. Chociaż trochę. Do przodu, do mnie chodź. Do mnie. A czekajcie, ostrzelam go. Tu jestem! Chodź! O kurwa. Nie chciałem tego zrobić. Dobra, udało się. Save us, super.
Ty, on mnie debugował, ale chuj. Ten nie wchodził, jakby miał serio gówno w gaciach, nie? Dziecko się w piasku bawi. Zaraz ja ci jebnę, kurwa. Pajacu jebany. No zdechnij! Kurwa, tam? Czy tu? Tutaj pójdziemy. Król, pierdoliło go. Nie pierdolę, mucha mi tu wleciała. No już po mnie łazi. Pierdolę. Nie mają co robić. Niech się zajebią. To łebek jest? Chyba tak. Nie, jesteśmy za daleko. Tabliczkę, ale już odkrytą. No i co ja mam zrobić? Tam pójść? No ale po co by tu było przejście jakieś? Że ja tam nie przeskoczę. Dobra, schodzę, chuj. Tam jest tabliczka, ale no wiecie, jest ona już odkryta, więc nie ma sensu tam iść. Thank you.
nie odkryta tabliczka w końcu. W końcu. Ja pierdzielę, to mnie przed chwilą wpierdoliło. Wiesz co, spróbuję tam przeskoczyć. Był tam właśnie punkt kontrolny, więc nie ma się raczej już co przyjmować. Mam wyjebane w sumie. Udało się. Ale przy okazji sobie tabliczkę odkryliśmy. O, jak ja się cieszę, że już kończę tą grę, naprawdę. Naprawdę jestem taki głupi. Czajcie, że wróciłem do początku. Do jebanego początku. Zaraz za was wracam. Dobra, jestem już z powrotem. Już wiem, jak to zrobić. Tutaj jest ogólnie przycisk. Ale... no właśnie. What? Naprawdę, bugi tej gry są gorsze niż w Wiedźminie. Naprawdę. O, teraz to już w ogóle dojebało, bo w ogóle nie mam amunicji. Pierdolcie się. Już? Wszystko wróciło? Wszyscy szczęśliwi, kurwa. Naprawdę, ja nie mam już słów do tej gry, ja chcę ją jak najszybciej skończyć. To jest takie gówno. Dalej pewnie lepsza od Assassina jedynki, ale nie. Nie. Ta ilość bugów to właśnie jest na miarę Assassina jedynki.
Powie mi ktoś, jak to go nie trafiło. Nie? Nikt nie powie, bo nikt nie potrafi tego wytłumaczyć, jaka gra ta jest zjebana. Patrzysz się na to piękne gniazdo, co? Ja też. Dobra, niech go zeżrą. Niech se odlecą. A chyba go nie zeżrą. O, zeżarły. XD. Dobra, biorę amunicję, bo naprawdę tragedia, tragedia jest z tą grą. Dobra, ja tu wszedłem i w ogóle, ale co dalej? Może ja mam iść jednak tam w prawo? Tutaj, jej! Tutaj mamy iść, fajnie! Ktokolwiek wymówi imię Pana, musi zostać stracony, cała społeczność bluźnierce, bez różnicy kto jest i kto jest i skąd pochodzi. Jestem tak podkurwiony na tą grę, że teraz mógłbym wyzywać wszystko i każdego, nie? Poważnie. Idę do przodu. Ej! Psior! No właśnie. Prawie bym wpadł. Imię naszego Pana zabieramy. Nauczać i spróbować, o jest. Przepowiednia.
Chyba tak. W sumie jebać tam przepowiednie. Tu jest tabliczka. O, nie odkryta jeszcze. No nie, no bez jaj. Dobra. Trafiony. Do widzenia. Drzwi jakieś w dół. O! Kurwa! Jak wyleciał w ogóle, nie? No żarty! Zostawcie mnie do... Kurwy! No jeszcze te! Jeszcze te chodzące! Ledwo co, ale biją jak skurwysyn. Chodzą w ziemi! Super! No... Nie wierzę. Naprawdę. Użerać się z takim... z połową ciała. No jeszcze bardziej się zacinaj. Tu była tabliczka I, w końcu litera I. Samogłoski najważniejsze. Myślałem, że już nie mogę hentaja dostać. Co to się odjebało? Kliknąłem po prostu B. A ta gra... Nie wiem, może ja myślałem przez chwilę, że ona... chce mi coś pokazać, czy coś. Ale nie! Moja postać ruszała się sama, ja nic nie klikałem, nic nie dotykałem. Naprawdę. Mogę przysiąc na Boga. Ta gra jest po prostu spierdolona, no. Ilość bugów to jeszcze nigdy takiej nie widziałem. A te krawędzie dalej mnie załamują, naprawdę. Sorry, że musicie ogólnie oglądać to od nowa, no ale cóż, to już nie moja wina. Tylko wina kogoś, komu się to kurwa w ogóle nie podoba. Chyba sam nie wie, skąd tu się wziął, nie? No, wypier!
No, jeszcze co, jeszcze co! On mnie uderzył 3 razy, on nie ma połowy ciała! Mam dosyć tej gry. Mam dosyć tej jebanej gry! O, super. Zajebiście. Nic? Nic kompletnie? Aha! Ten chuj mnie ten... próbował zepchnąć, a ja się dziwię... No kurwa, jak to kolejny bóg, to się po prostu zajebę, nie? Na razie nie zapowiada się na koniec gry. No, wróciłem do punktu wyjścia, zajebiście. No, i co dalej? Bo ja dalej nie wiem. Halo, poprowadźcie mnie. Teach me, kurwa. A, tu jest przejście. Tak, gro, zacinaj się. Tak. O to właśnie mi chodzi. Musiałem kurwa do menu wyjść, żeby ta gra się łaskawie ogarnęła. To jest odkryte, czy to jest X? O! Myślałem, że to właśnie litera X, tylko że już odkryta. O ty chuju! Skąd wy się bierzecie? O, czyżby to była ostatnia tabliczka?
L. No, L-ki brakowało akurat. Wow. Jest, chyba mamy wszystko. Chyba. Wszyscy buntujący się synowie, którym niemiły jest nasz głos, zostaną sprowadzeni przez bramy miasta i wszyscy mężczyźni miasta będą obrzucać ich kamieniami, aż ci umrą. Dobra, to sobie podładujemy. Na maksa nawet dał. Zajebiście. Czyżby jakiś boss był? Dopiero teraz się wczytało. Nieźle. Nieźle. Przeszliśmy to nie wiem który raz i teraz jest była sytuacja, że się to pali. Nie wiem my dalej o co chodzi. Nikt chyba nie wie o co chodzi. What the fuck? Dobra, I'm confused. U mnie coś bije, nie wiadomo skąd to przyszło w ogóle. Ale się wolno to ładuje w ogóle. Ej, i powiem wam, nie wiem czy to jest jakiś boss fight czy coś. Nie wiem, ale to jest pojebane, naprawdę. Nie wiem, czy mam coś napierdalać, czy może mam coś wcisnąć. O! O! Co? Nie znowu bije! I skąd to znowu przyszło? Mówię to już chyba 10. raz. W tym odcinku. O, nie mam życia. Zajebiście. O, jeszcze to. Zajebiście. V2.
daj pokój robić taką mgłę. Dajcie mi życie, a nie amunicję. No to niezły boss fight. Który nawet nie atakuje. O matko ludzie, mi się nie chce już tu siedzieć, naprawdę. Nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Już straciłem wszelakie nadzieje do tej gry. No niech zacina, sra, płacze, nie wiem.
chyba nie o to chodzi. W sumie... pewnie gra nie wie nawet o co chodzi. Co ja mam tu zrobić? Dobra, słuchajcie. Naprawdę, ja... I'm done. Zaraz do was wracam. Okej, jestem już z powrotem. Czekajcie, czy... wykorzystałem. No właśnie, o to chodziło. Uła. Otóż szmato. Nie mam życia. No bez jaj, że to jest flamethrower. Tak, chyba tak. No. Ja pier... Dobra. Uff, udało się jakoś go trafić. No spali to się w końcu, czy nie? Czy to ja szybciej zdechnę może? No jak szybciej to ja zdechnę. No to się nie chce spalić. No ni chuja no. No ni chuja. You saved my life. Thank you. A zapewne też mi się nie uda tego spalić. No spal się, kutasie! Dziękuję. Trudno było. Jak widać, tak. Dobra, chuj.
dziwne, że wroga nie ma. Nie wierzę. Nie wierzę. Od nowa! Ja pierdolę! Ja widzę się z wami po bosie, bo ja nie zamieruję się wkurwiać. Słuchajcie, jestem już z powrotem. Powiem wam, że wcześniej właśnie mi tak lagowało, że zmieniłem sobie grafikę. Dziękuję, do widzenia. Ten boss w ogóle był bezsensowny. Nie wiedzieliśmy nawet, kto to jest. Dalej nie wiem, kto to jest. Wiem tylko, że ma jakiś jebany róg na głowie. Jest kobietą. Z padaczką. I z downem. Wziąłem maskę. Super. Chuj, dużo ludzi. Co? On się stał dla nich przywódcą? Możliwe. Wow. No i się rozjebało i chuj. Co? To koniec. Nie. Nigdy w taką żałosną grę nie grałem. Naprawdę. Nigdy nie grałem w taką żałosną grę. Jeśli oglądaliście całą serię, wiecie dlaczego ta gra z tej grze daje 2,5 na 10. 2,5. Jedyne, co ratuje tą grę, jest klimat. Klimat tej gry jest po prostu zajebisty. I to jest jedyna zaleta tej gry. Wady tej gry. Krawędzia. Co próbując strzelić gdzieś dalej, to trafiam w niewidzialną krawędź. Co jeszcze? Czasami mi shotgun nie działał. Znaczy tryb właśnie shotgunowy mi nie działał, pomimo tego, że i tak strzelałem. Nie było logiczne też to, że
pół ciała może zadać aż 3 ciosy. 3 ciosy, co schodzi mi chyba ze 3 segmenty życia, albo półtorej segmentów życia. Boss był właśnie taki mroczny, wygląd bossa był spoko, ale jego pokonanie to było takie, no, żeby go pokonać, to muszę znaleźć broń. I dokładnie taką samą broń, muszę, każdego człona się inaczej pokonuje, ma jakieś 3 bąble, które trzeba normalnym takim pistolecikiem trafić, paralizatorem i miotaczem ognia. To nie trzymało się kupy. Czemu się rozjebała ta wieża? Tego też nie wiemy. Czemu on został dla nas przywódcą? Tego też nie wiemy, bo dialogów nie było. Twórców chyba naprawdę nie było stać nawet na to, żeby dać jakikolwiek jeden dialog. Dawali tylko jakieś pierdolone murale, które i tak mogli, niektóre mogliśmy odczytać dopiero pod koniec tej gry, bo tabliczki się zbierały podczas całej gry, a murale były od początku gry, więc wszystko było zamazane. Poza tym każdy pewnie, jakby ktoś grał w tą grę, był ciekaw, co pisze na tych muralach. Ale jak ktoś sobie stwierdził, no, będę sobie zbierać te tabliczki i w ogóle będę wiedział, co pisze na tych muralach, będzie fajnie, będę może coś w końcu wiedział o tej grze. Nie, kurwa. Gra dalej twierdzi, że zbieranie takich właśnie znajdziek daje nam jakieś cytaty. Jakieś cytaty, których nie wiem, czy one są wzięte z Biblii, czy może właśnie twórcy je robili, żeby wyglądały jak na religijne. Nie wiem, udźwiękowienie było też żałosne, bo leciało ciągle to samo. To, co teraz właśnie leci, to leciało przez całą jebaną grę. Jeszcze było coś takiego, że jak walczyliśmy, no to zmieniał się soundtrack, że rzeczywiście, no, widać było. Ale no, to co słyszę, to ja, kurwa, po prostu zapamiętam sobie to do końca życia, bo żadnego innego soundtracku nie było. Nie było stać twórców, no naprawdę. Gra, ja pamiętam, jak ja ją zobaczyłem na trailerze, to mówię, o matko, no taka fajna, klimatyczna gra, tego nie można zjebać. Ale jednak to twórcy zjebali i to naprawdę, gra miała potencjał, ale twórcy nie umieli tego wykorzystać, naprawdę nie umieli tego wykorzystać. Jakby, chociaż nie wiem, pod koniec się coś wytłumaczyło. Jedyne, co mogliśmy usłyszeć też, to jaka cutscenka była normalna z dialogiem, to była na początku. Co też w ogóle pojawiały się jakieś... coś dziwnego, no nie umiem tego powiedzieć. Ale jestem naprawdę zażenowany i jednocześnie zawiedziony. Jestem bardzo zawiedziony, że rzeczywiście recenzenci ocenili ją tak, jak powinno. Tak więc je powtarzam. Gra 2,5 na 10. Ja nawet nagrywam dla niej sobie to tak, jeszcze to ocenię, bo gra jest naprawdę straszna. Mam nadzieję, że nie będzie drugiej części. Tak więc mam nadzieję, że seria wam się spodobała. Gra mi się nie podobała. To też zresztą przez całe 5, może więcej minut gadałem. Po prostu ja się tak rozgadałem o tej grze, że no serio, zawiodła mnie. Mam nadzieję, że seria wam się podobała, że słuchając moich bluźnierstw i ogólnie wkurwianie się na tą grę, to nie było takie, o Boże, on znowu zaczyna się drzeć, wyłączam. Mam nadzieję, że tak nie macie, naprawdę. Tak więc, na razie i cześć, do zobaczenia w następnej grze, która powinna pojawić się już wkrótce.